Bartku, już oficjalnie witamy w Zagłębiu. Jak czujesz się po pierwszym treningu? Cieszę się, że w końcu dołączyłem. Rozmowy trwały już od jakiegoś czasu. Przeciągało się to, ponieważ czekałem na rozwiązanie mojego kontraktu w Grecji i w piątek wszystko się udało i mogłem dzisiaj dołączyć do drużyny. Miałeś okazję wcześniej poznać kogoś z obecnej szatni z Zagłębia? No tak, znałem paru chłopaków z boiska, z Matką Perdiczem, bodajże 10 lat temu byliśmy razem w szatni w Ruchu Chorzów. Jest dużo czasu do pierwszego meczu ligowego, obóz przed nami, więc myślę, że nie będzie problemu z aklimatyzacją. Jak wspominasz te ostatnie pół roku spędzone w Grecji? Życiowo rewelacyjnie, tak. Ciepło, fantastyczni ludzie, niesamowity kraj. Sportowo dla mnie to była katastrofa, bo zagrałem bodajże tylko 3 spotkania ligowe. I nie ukrywam, że jednym z powodów, dla których tu przyszedłem, to jest to, że chcę grać i wiem, że nie dostanę nic za darmo, ale wierzę, że sobie wywalczę miejsce w podstawie 11 i w końcu będę mógł grać. Czym różni się ta piłka nożna w Grecji, a porównując ją tutaj u nas w Polsce? Wydaje mi się, że tam gra troszeczkę jest szybsza. Więcej zawodników z przeróżnych krajów, tak? W mojej szatni było 11 narodowości. A tak, to mogą się od nas troszeczkę organizacji uczyć przede wszystkim i na pewno mamy o wiele, wiele ładniejsze stadiony. Skąd przyszedł pomysł właśnie na Zagłębie? Byłem w kontakcie z prezesem już pół roku temu. Teraz również oferta została ponowiona. Nie ukrywam, że ważne było dla mnie to, żeby wrócić na Śląsk również z powodów rodzinnych. Cieszę się, że tu jestem i mam nadzieję, że pomogę drużynie. Za niedługo czeka was obóz do Hiszpanii, chyba ostatnio można powiedzieć, że żyjecie na walizkach trochę. Tak, wróciłem wczoraj po południu, dzisiaj już trening, za 10 dni znowu obóz, ale cieszę się, takie jest życie zawodników i również poniekąd dlatego wybrałem ten zawód. Jeżeli chodzi o pozycję na boisku, bardziej ofensywa, czy jednak skupiasz się na obronie? To będzie decyzja trenera, tak. Ja gram w środku pola i jakie trener przypisze mi zadania, to na pewno w niedalekiej przyszłości się dowiem i będę robił wszystko, żeby pomóc drużynie. Córka będzie oglądać tatę na trybunach? W końcu tak. W Grecji miała okazję bodajże do jednego spotkania tylko. Jest już coraz starsza i wierzę, że teraz na wiosnę często będzie uczęszczała na spotkania i w końcu zobaczy tatę.